Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na 264. spotkaniach medycznych imienia Krystyny Bochenek. Kłaniają się nisko jak zwykle. Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego. Janna Sojka, Radio Katowice. Dzień dobry Państwu. Z wielką radością witamy naszego dzisiejszego gościa. Jest nim dr Dawid Serafin, ginekolog, który odpowie nam również na pytania dotyczące ciągle wstydliwego problemu, który chcemy zamiatać pod dywan, o którym nie za bardzo wiemy, jak w ogóle mówić, czyli o nietrzymaniu moczu. Ale o problemie bardzo częstym, prawda? Występującym bardzo często. Tak, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo jest mi miło, że mogę wziąć udział w tak zacnym spotkaniu i podzielić się swoją wiedzą na temat właśnie tego przykrego i no, niezwykle krępującego schorzenia. Może zacznijmy od tego w ogóle, czym jest nietrzymanie moczu, panie doktorze? Nietrzymanie moczu jest to takie bardzo, bardzo wstydliwe schorzenie, które ja tak naprawdę na wizytach muszę wyciągać ze swoich pacjentów. A tyczy się to głównie tego, że moimi pacjentami są głównie kobiety. W różnych sytuacjach stresowych, wysiłku fizycznego, zwykłego kaszlu, kichania nie są w stanie utrzymać moczu. Czyli zdarza się utrata kilku kropel, zdarza się utrata łyżeczki, łyżki, a nawet większej objętości tego moczu. Jest to problem tak krępujący, że silnie moduluje jakość życia codziennego. Jeszcze kilka lat temu używano sformułowania wysiłkowe nietrzymanie moczu. Teraz to wysiłkowe gdzieś zniknęło. Dlaczego? Może po prostu prościej jest określać nietrzymanie moczu, natomiast nietrzymanie moczu najczęściej związane jest właśnie z wysiłkiem. Jest to oczywista oczywistość, że ten problem pojawia się głównie z tego powodu, że zwiększa się parcie tłoczni brzusznej, czyli na przykład w trakcie kaszlu, w trakcie kichania, kiedy spinamy mocno mięśnie proste brzucha, zwiększamy ciśnienie śródbrzuszne. Gdzieś ciśnienie stara się znaleźć ujście, a niestety dno miednicy jest najbardziej wątłym elementem całej tej kubatury, którą nazywamy jama brzuszna i właśnie w tym miejscu dochodzi właśnie do tego typu schorzeń. Czy możemy jakoś podzielić nietrzymanie moczu? Mówimy o tym wysiłkowym, o tym nietrzymaniu z nagłym parciem albo z przepełnienia. Takie definicje gdzieś krążą. Tak, schorzenia najczęściej, które występują u kobiet, są to schorzenia związane właśnie z wysiłkiem, czyli wysiłkowe nietrzymanie moczu, jak również schorzenie bardzo częste, rzadko diagnozowane, bo wydaje się, że czasami jest trudno je zdiagnozować, a w rzeczywistości zupełnie inne. Jest to tak zwany pęcherz nadreaktywny, czyli pęcherz neurogenny. Jest to schorzenie, które wiąże się z tym, że w sytuacjach stresowych nagle mamy uczucie chęci oddania moczu. To schorzenie powstaje w wyniku nieprawidłowo działających receptorów w pęcherzu moczowym. Działa to w ten sposób, że u osoby zdrowej, kiedy pęcherz moczowy prawidłowo funkcjonuje, kiedy w sposób ciągły spływający mocz z nerek wypełnia pęcherz moczowy, receptory wysyłają do naszej głowy informacje, ile mamy moczu w pęcherzu. W początkowej fazie dostajemy informację, mamy troszeczkę moczu w pęcherzu, spokojnie możemy dokończyć zakupy, dojść do domu i skorzystać z toalety. Kiedy tego moczu jest coraz więcej i zwiększa się ciśnienie w pęcherzu moczowym, receptory informują osobę, taką, u której schorzenie nie występuje, że tych moczu już jest troszeczkę więcej i trzeba kończyć zakupy i troszeczkę szybciej już biec do domu, bo możemy nie zdążyć. Oczywiście w miarę wzrostu ilości moczu ta informacja do naszej głowy dociera coraz częściej, więc mamy świadomość, że tego moczu jest coraz więcej. Natomiast w schorzeniu, jakim jest pęcherz neurogenny, czyli nadreaktywny, czyli nadmiernie reaguje, niewielka ilość moczu spływająca do pęcherza moczowego wyzwala tak silną informację receptorową, że nasza głowa od razu dostaje informację do głowy, że pęcherz moczowy jest kompletnie przepełniony i trzeba właściwie teraz oddać mocz. To są właśnie tak zwane parcia naglące. I to schorzenie jest o tyle trudne, że w sytuacjach stresowych, kiedy zaczynamy o tym myśleć, dochodzi do kuriozalnej sytuacji, że taka osoba musi korzystać w ciągu dnia z toalety na przykład 20 razy. W nocy budzić się pięciokrotnie. Jest to schorzenie, które bardzo silnie utrudnia normalne funkcjonowanie i silnie negatywnie moduluje jakość życia.
Panie doktorze, to o czym pan mówi, to jest zbliżona sytuacja, choć przyczyny są inne, do zapalenia, prawda, cewki moczonej, czy zapalenia pęcherza, kiedy czujemy nagłe parcie, idziemy do toalety i wyduszamy z siebie kilka kropli moczu, kilka kropel moczu. Tak, dlatego trudno jest spojrzeć na pacjenta i po dwuzdaniowej rozmowie od razu rozpoznać wszystkie choroby. Dziękuję za tą uwagę, to jest bardzo cenna uwaga. Każdy pacjent, jeśli ma jakiekolwiek schorzenia związane z układem moczowym, w pierwszej kolejności musi być zdiagnozowany. I zapalenie faktycznie wiąże się z tym, że chęć oddania moczu jest częstsza, a jednakże tutaj dołącza często się jeszcze ból. Ból ciągły, ból stały w trakcie oddawania moczu. Natomiast w przypadku pęcherza nadreaktywnego bardzo często po oddaniu moczu ten ból ustępuje, chociażby na chwilę. A czy to jest tak, że ten pęcherz się cały też opróżnia w takich sytuacjach, że występuje tak silne doparcie, że on może cały nagle być opróżniony? Oczywiście to zależy od tego, w jaki sposób choroba u danej osoby wygląda. Najczęściej jest tak zwane zaleganie moczu, czyli pozostaje niewielka ilość moczu w pęcherzu i to silnie stymuluje receptory do informowania naszej głowy, że znowu mamy pełny pęcherz i znowu musimy się oddać ten mocz i znowu tam jest bardzo dużo moczu do oddania. Biegniemy do toalety, okazuje się, że tak naprawdę oddajemy dosłownie dwie łyżeczki bądź też trzy. I to bardzo silnie frustruje, bo ja mam wiele historii swoich pacjentów i to nie tylko są kobiety, które mają 60, 70 lat, ale są to też kobiety, które mają 50, 40 i 30, które nie chodzą do sklepów, których nie znają, bo nie wiedzą, gdzie są toalety. Nie chodzą drogami, po drodze których nie wiedzą, gdzie rozlokowane są restauracje, gdzie bez problemu skorzystają z toalety. Jest to bardzo trudne, utrudniające życie, więc każda kobieta, pragnie znaleźć rozwiązanie w tego typu schorzeniach. Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy na nietrzymanie moczu rzeczywiście cierpią wyłącznie kobiety, czy panom też się to przytrafia? Jeśli tak, dlaczego tak jest, że głównie kobiety chorują? To wynika z samej budowy anatomicznej układu moczowo-płciowego i różnic z tego wynikających. Natomiast u mężczyzn również to schorzenie, a właściwie inne schorzenie, które daje podobne objawy jak nietrzymanie moczu, takim najczęstszym problemem jest przerost prostaty. Mogą zdarzać się również zapalenia pęcherza moczowego i w tej kwestii również konsultacje urologiczne są bezwzględnie konieczne. Ja zapytam o rzecz troszkę odwrotną i dotyczącą jeszcze młodszego pokolenia, o przezatrzymywaniach, bo nie oddawanie moczu. Dzieci, które godzinami siedzą przy komputerach na przykład. Co się może dziać wtedy? Zapominają sikać po prostu. No, ale czy nie dochodzi do uszkodzenia nerek na przykład w dalszym procesie, nie wiem, takiego wysiadywania? Nie, no pęcherz moczowy jest takim balonem wręcz, można powiedzieć. Jego struktura histopatologiczna jest tak zbudowana, że jest w stanie się wypełniać. Dlatego nazywamy go pęcherzem, bo on zbiera mocz. I głowa jest na tyle dobrze informowana, że ten dzieciak w końcu oderwie się od tego komputera i pobiegnie do toalety. Ale fakt, nie jest to do końca zdrowe, aby permanentnie przetrzymywać chęć oddania moczu i próbować zapomnieć o tym kosztem późniejszych konsekwencji takich decyzji. No tak, ale każdy z nas też jest inny. Są takie osoby, które biegają regularnie do toalety co 2-3 godziny, a są takie, które robią to 2-3 razy na dobę i ten czas między jednym pójściem a drugim jest naprawdę długi. Nie dlatego, że specjalnie przetrzymują, po prostu nie odczuwają takiej potrzeby. Te receptory, o których pan mówił, nie dają najwyraźniej dostatecznie silnego sygnału. Czy to ma wpływ na późniejsze ewentualne występowanie nietrzymania moczu? Wydaje mi się, że nie. Nasz organizm jest tak cudownie skonstruowany, że wystarczy go słuchać i odczytywać, co do nas mówi, a jesteśmy w stanie sobie zupełnie spokojnie radzić przez wiele lat. To, o czym pani redaktor wspomniała, to faktycznie nie każdy z nas ma taką samą drogę przekaźnictwa i nie każdy z nas tak samo jest informowany o tej objętości moczu, która obecnie w pęcherzu się znajduje. Są osoby, które chodzą do toalety 2-3 razy na dobę, a są takie, które czują się komfortowo, kiedy chodzą 10 razy. Czy to jest nieprawidłowe? Nie byłbym jednoznacznie w stanie stwierdzić. Wspomnieliśmy, że tym, no, że kobiety to 90 pewnie procent, a może więcej pana pacjentek i w ogóle osób z problemami. Wymieńmy przyczyny tego nietrzymania moczu kobiet.
Nietrzymanie moczu niestety, ale występuje bardzo często. Tak naprawdę, gdybyśmy zrobili ankietę wśród kobiet po 55 roku życia, to ponad 50% ma z tym jakikolwiek problem, mniejszy lub większy. Ale co powoduje właśnie takie schorzenia? Głównie nietrzymanie moczu związane jest z pewnym uszkodzeniem aparatu wieszadłowego, który podtrzymuje cewkę moczową. Najczęściej dochodzi do tego w trakcie porodu. Porodu dużych dzieci, kiedy dzieciak rodzący się ma powyżej 3 800 kg, 4 kg, kiedy poród jest raptowny, kiedy budowa miednicy nie jest na tyle odpowiednia, aby ten poród przebiegał bez jakichkolwiek szkód dla samej kobiety, to wtedy niestety w późniejszym okresie, bądź też już poporodowo, zdarza się przejściowe nietrzymanie moczu, bardzo często spotykane u młodych kobiet. Proszę sobie wyobrazić, młoda dziewczyna 27-letnia, która rodzi pierwsze dziecko i tak naprawdę jej świat wywraca do góry nogami, bo kompletnie nie wie, co się dzieje. Chodzi codziennie w piżamie, bo nie ma w ogóle czasu się przebrać. Na przemian albo karmi dziecko, albo przebiera. I do tego ma jeszcze olbrzymi problem, że nie jest w stanie utrzymać moczu w sytuacji, kiedy wyciąga go z łóżeczka. Jest depresja, to, depresja, jak jest to, jest to koszmarna sytuacja i do tej pory były propozycje takie, aby przeczekać ten okres. No tak, no można czekać 6 miesięcy i ten problem jak gdyby poczekać, aż minie sam. Natomiast w chwili obecnej są takie sposoby leczenia, niesamowicie skuteczne, że takiej kobiecie naprawdę można w 15 minut pomóc. Proszę powiedzieć, czy cesarskie cięcie, no to jest w tym wiadomo, że naturalne porody są korzystniejsze z wielu względów, ale czy cesarka właśnie chroni przed tym problemem? Na pewno cięcie cesarskie eliminuje przejście główki przez kanał rodny i aparat wieszadłowy cewki moczowej jest tuż za wejściem do pochwy, na przedniej ścianie, więc nie ma tego kontaktu, więc nie ma czynnika rażącego. Natomiast sama ciąża w ogóle powoduje dość mocne nadwyrężenie układu więzadłowego dna miednicy, miednicy mniejszej i to już ma negatywny wpływ na problem, który może pojawić się. Ale nie tylko sama ciąża, bo nie możemy tak wskazywać, że kobiety ciężarne nie powinny rodzić, bo w innym przypadku będą mieć problem z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Nie. Taka zupełnie błaha sprawa. Kobiety bardzo intensywnie ćwiczące. Ćwiczące na przykład teraz bardzo popularny system treningowy nazwany crossfit, gdzie do ćwiczeń używa się też dość dużych ciężarów i u takich młodych kobiet, kiedy dochodzi do silnego przeciążenia układu mięśniowego, może również pojawić się wysiłkowe nietrzymanie moczu. Panie doktorze, a wielorództwo, wielokrotne ciąże zwiększają ryzyko? To, co zwiększa ryzyko pojawienia się bądź też nasilenia tych dolegliwości, to jest urodzenie jednej lub więcej ciąż, poród dziecka powyżej 3 800 kg, palenie papierosów, otyłość, cukrzyca oraz choroby ośrodkowego lub układu nerwowego, jak układy choroby demilinizacyjne, przewlekłe stany zapalne pęcherza moczowego bądź też nerek. I też chyba starość troszkę. Jesteśmy starsi, to chyba też... Tak, no, pytając o to, czy z wiekiem starzeje nam się wzrok, jest to oczywiste. Czy z wiekiem mamy większe problemy ze stawami, no to jest oczywiste. Niestety dla nas wiek nie jest łaskawy. Jesteśmy coraz mądrzejsi, coraz bardziej doświadczeni, ale coraz częściej musimy tych doktorów odwiedzać. No tak, a nasze spotkania medyczne dają dowód, że dla mężczyzn jest ten czas bardziej łaskawy, bo wszelakie choroby częściej dotykają kobiet, panie doktorze. To nie jest sprawiedliwe. No faktycznie, troszeczkę nie zostało to sprawiedliwie podzielone, ale za to kobiety są tak wspaniałe i cudowne, że można je podziwiać przez całe życie. Wybronił się pan. Panie doktorze, no to pora chyba zapytać, jak leczymy współcześnie, nowocześnie nietrzymanie moczu. I powiedział pan, że w 15 minut można pomóc. Tak, to prawda. To taka troszeczkę może reklama tego sposobu leczenia, ale tej technice ta reklama się należy, bo jest absolutnie fenomenalna, więc zacznę od początku. Na pewno bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest profilaktyka. Profilaktyką są odpowiednie ćwiczenia mięśni Kegla i tutaj polecam skorzystanie z odpowiednich fizjoterapeutów, którzy na pewno wiedzą i podpowiedzą, w jaki sposób ćwiczyć. Bo zwykłe ćwiczenia mięśni brzuszków, bądź przysiady, bądź pajacyki, to nie są ćwiczenia, które powstrzymują albo opóźniają pojawienie się tej choroby. To musi być bardzo profesjonalne spotkanie z fizjoterapeutą, który pokaże, w jaki sposób ćwiczyć mięśnie głębokie dna miednicy. To jest pierwszy punkt. Kiedy te problemy zaczynają się pojawiać, na pewno kierujemy swoje pierwsze kroki do
urologa bądź też ginekologa, który zaczyna nas diagnozować. Na szczęście to schorzenie jest o tyle proste w rozpoznaniu, że nie wymaga jakichś bardzo intensywnych badań. Bo jeżeli przychodzimy do doktora i mówimy, panie doktorze, jak kaszlę, to mi ucieka mocz, no to tutaj jakby diagnostyka się zamyka. No jest to dość oczywiste. Oczywiście konieczne jest badanie ginekologiczne, oczywiście konieczne są badania z krwi, badanie moczu, przypadkiem nie jest to stan zapalny. Natomiast bardzo mocno wskazuje to już na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Jeżeli kobieta trafia do ginekologa i urologa i mówi, panie doktorze, ja w nocy wstaję 5 razy, a jak puszczam zimną wodę, to nagle mam wrażenie, że mam pełny pęcherz i muszę się wysiusiać, to to też nam jakoś dość intensywnie wskazuje na problem nadmiernie reaktywnego pęcherza moczowego. Ale tutaj w tym przypadku również należy poprowadzić pełną diagnostykę. I przechodząc do ostatniego punktu, jakim jest leczenie, do tej pory mieliśmy możliwość stosowania tak naprawdę tylko terapii zabiegowych. Nowoczesne terapie zabiegowe polegały na zastosowaniu taśm, które wszczepiało się różnej oczywiście konstrukcji, produkcji, różnego typu, różne są systemy wieszadłowe, które wszczepiało się pod cewkę i to imituje jak gdyby fizjologiczny układ wieszadłowy, który w jakiś sposób został uszkodzony. I to są dobre leczenia, to są bardzo dobre sposoby i techniki operacyjne. Mamy wiele świetnych ośrodków na Śląsku, które są w stanie w doskonały sposób prowadzić takie leczenie. Natomiast to leczenie, wydaje mi się, można zaproponować kobietom, które borykają się z tym problemem długo i u których te objawy występują bardzo mocno nasilone. Ponieważ, no niestety, ale układ, leczenie z użyciem różnego rodzaju taśm, no niesie ze sobą pewne ryzyko powikłań, niepowodzeń i ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli trafiają do mnie kobiety młode, w wieku 30-40 lat, ponieważ no nie jestem dość skory, aby zaproponować tak agresywne leczenie od razu. W takim przypadku proponuję, kiedy problemy są dość początkowo nasilone w miernym stopniu, proponuję leczenie laserowe. Polega ono na tym, że wprowadza się do światła pochwy w przypadku kobiet. Niestety leczenie laserowe na chwilę obecną jeszcze jest w fazie badań, ale zostało już opracowane przez świetnego specjalistę z Hiszpanii, Jorge Gavria, który będzie wprowadzał na rynek laser, który leczy taki problem również u mężczyzn przezcewkowo. Natomiast to jest faza, to jest w przygotowaniu i myślę, że niedługo będzie dostępne. Natomiast wracając do problemu u kobiet, wprowadzając do światła pochwy rurkę plastikową, która jest osłonką lasera, pozwalamy, aby ten laser przy użyciu odpowiedniego lusterka energią podgrzewał okolice cewki moczowej. Co to powoduje? Większość tkanek, które zbudowane są w naszym ciele, są zbudowane z włókien białkowych, włókien elastynowych. Białko pod wpływem temperatury kurczy się. I to powoduje, że wszystkie włókna wokół cewki moczowej ulegają zacieśnieniu. Układ wieszadłowy ulega podciągnięciu, czyli ciaśnieje okolica cewki moczowej, co powoduje, że zwieracze mają większą siłę i muszą wykonać mniejszą pracę, aby zamknąć końcową fazę oddawania moczu, bądź też móc swobodnie i bardziej intensywnie działać w sytuacji nadmiernego parcia, takim jak jest kaszel i kichanie. Zabieg jest o tyle korzystny, bo nie wymaga specjalnego przygotowania. Może być zakwalifikowana do tego kobieta nawet 90-kilkuletnia z wieloma obciążeniami, na przykład kardiologicznymi, kiedy zwykła operacja często nie jest możliwa, bo anestezjolog się po prostu na to nie zgodzi. Zabieg trwa 15 minut, jest niebolesny, to znaczy przed leczeniem nie ma konieczności stosowania leków przeciwbolowych w trakcie ani po. Super, ale czy jest jednorazowy? Ma pewnie jedną wadę, to znaczy nie jest refundowany. No niestety u nas system refundacji jest dość specyficznie skonstruowany i na chwilę obecną, póki ta technologia jest dość nowa, nie została wprowadzona do koszyku świadczeń gwarantowanych. Być może w przyszłości to również będzie sposób leczenia, tak jak na przykład laserowa korekta wzroku, która też może być refundowana, jest przy użyciu lasera, więc mam nadzieję, że w niedługim czasie również ten sposób będzie refundowany leczenie. A czy to jest taki zabieg, który się wykonuje raz na całe życie, że nie trzeba go powtarzać, on jest na tyle skuteczny, że wystarczy raz i już nie mamy problemu z nietrzymaniem moczu?
No, bardzo bym chciał, żeby tak mogło być i często tak się dzieje, jeżeli po takim zabiegu, po cofnięciu wszystkich objawów, kobieta bardzo rygorystycznie przestrzega ćwiczeń zalecanych przez fizjoterapeuty. Unika nadmiernego wysiłku, obciążenia, podnoszenia ciężkich rzeczy, biegania, skakania. No jest to praktycznie niemożliwe, prawda? No musielibyśmy bardzo mocno zmodulować swój tryb pracy, życia, więc tak. W idealnych warunkach ten zabieg wystarczy zrobić raz. Natomiast rzeczywistość pokazuje, że po cofnięciu objawów, jakim są właśnie utrata moczu, bądź też częste i nadmierne oddawanie moczu, wracając do normalnego życia, te problemy często po roku czy po 2 latach mogą w niewielkim stopniu wrócić. Ale to nie problem, bo ten zabieg można powtórzyć. 15 minut znowu. Tak jest. Tymczasem na razie panie niechętnie się do problemu przyznają. Pan sam powiedział, że w gabinecie trzeba od pacjentek wyciągać te informacje. Mają swoje sposoby, albo wychodząc na dłużej z domu po prostu mniej piją, albo tak jak pan powiedział, znają znakomicie topografię centrów handlowych czy centrów miast i wiedzą, gdzie są toalety, albo noszą wkładki, albo jakoś inaczej się zabezpieczają. No uważają, że zabieg to jest jakaś absolutna ostateczność. Tak, oczywiście. No, dla nas coś, co nazywa się zabiegiem, wiąże się z szeregiem różnych konsekwencji tego. Tutaj w tym przypadku, jeżeli porównamy ten zabieg do pracy stomatologa, chociaż trudno to porównać, to zabieg usuwania tak zwanej dziurki w ząbku u małych dzieci, a u dorosłych próchnicy, to też jest zabieg. Czy my się go obawiamy? Nie, bo ogólnie zostało przyjęte, że jest to zabieg prosty, nie niesie ze sobą żadnych powikłań, komplikacji. Po prostu normalnym jest, że idziemy usunąć ubytek w zębie, pan doktor nam zakłada plombę i wracamy do domu. Nie myślimy o tym, co nas czeka, bo jest to zabieg ogólnie przyjęty jako prosty i mało inwazyjny. Podobnie jest tutaj, tylko świadomość jeszcze jest tak niewielka, że coś, co ma w sobie zabieg, laser, no i już lokalizację. I lokalizację, to już brzmi bardzo groźnie i tego się po prostu boimy. A proszę powiedzieć, w jaki sposób pan rozmawia z pacjentkami w gabinecie, pytając je o to, czy borykają się z takim problemem, czy nie? Jak one reagują? Każda pacjentka w duchu, każda pacjentka wydaje się, że jest chyba troszkę wdzięczna, że w końcu poruszyłem ten temat, bo jeżeli nie wiemy, jak jakiś problem wyleczyć, bądź ktoś sobie z nim poradzi, to po prostu o tym nie rozmawiamy. Jeżeli nie mamy świadomości, że w ogóle są jakieś sposoby leczenia, to po prostu o to nie pytamy. Każdy ginekolog, wystarczy, że zapyta kobiety, która kiedyś rodziła, bądź też miała jakiekolwiek incydenty związane z ciążą, czy zdarza jej się w sytuacjach nagłego kaszlu, kichania, utracić, czy tam niekontrolowalnie upuścić kilka kropel moczu, to jest to najnormalniejsze w świecie medyczne pytanie o zdrowie. I tutaj nie ma krępacji. Wydaje mi się, że kobiety nie czują się skrępowane, więc wręcz odpowiadają zgodnie z prawdą, bądź też takiej sytuacji nie było. A jeżeli była, no to ja staram się dalej, kontynuując diagnostykę i zbierając wywiad, dowiedzieć się coraz więcej i zaproponować odpowiednie leczenie. A czy takie ćwiczenia mięśni, dna miednicy można i trzeba wykonywać w każdym wieku? Bo zawsze to było takie przypisane kobietom w okresie tam ciąży, kiedy miały rodzić, po porodzie. Czy, nie wiem, panie po 60 powinny też? Ja uważam, że jak najbardziej, bo mięśnie dna miednicy są mięśniami najzwyklejszymi w świecie, tylko że ich nie widać. One nie są w sposób świadomy bardzo używane i ćwiczenie tych mięśni w każdym wieku jest korzystne. Głównie ze względu właśnie na aparat wieszadłowy, czy też układu płciowego, czy też faktycznie układu moczowego. Panie doktorze, otyłość, czy wystarczy schudnąć, żeby na przykład nie mieć problemu z nietrzymaniem moczu? Na pewno to wspomaga leczenie i potem utrzymanie dobrego efektu operacji. Tak, oczywiście to wspomaga jak najbardziej. No, nadmierna waga ciała działa bardzo niekorzystnie, nie tylko w tym schorzeniu, ale w wielu innych. Czy fakt
utraty wagi ciała pozwoli całkowicie cofnąć te dolegliwości, no jest to rzecz bardzo indywidualna i trudno jest to jednoznacznie się wypowiedzieć, informując wszystkich pacjentów, że w systemie zero-jedynkowym ktoś, kto ma nadwagę, ma ten problem, a wystarczy, że zrzuci x kilogramów, to ten problem na 100% zniknie. Niestety to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć. Zdarzają się takie sytuacje, ja przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, gdzieś czytałam na forum internetowym, że do tej dolegliwości przyznają się nawet kilkunastoletnie dziewczyny. Jaki tutaj może być, jaka tu może być przyczyna? Różne są przyczyny, także jeśli chodzi o diagnostykę młodych dziewczyn, na pewno tutaj bardzo mocno wspomagają nas pediatrzy. Często zdarzają się wady wrodzone układu moczowego, które wiążą się z faktem, że sama budowa cewki mocne zwieracza jest nieprawidłowo zbudowana i z tego powodu zdarza się utrata moczu, ale tutaj bardzo chętnie wspomagamy się świetnymi ginekologami dziecięcymi czy pediatrami, aby ten problem wspólnie w jakiś sposób rozwiązać. A proszę powiedzieć, czy należy unikać jakichś moczopędnych napojów? No ja mówię o kofeinie oczywiście na przykład. Kofeina na każdego z nas troszeczkę inaczej działa i wydaje mi się, że pacjenci, którzy mają tego typu problemy, to starają się w pierwszej kolejności mało pić. A wszyscy mówią, pijmy jak najwięcej wody. Co nie jest właśnie dobre, prawda? Co nie do końca jest oczywiście zdrowe. Oczywiście unikanie napoi moczopędnych, czyli takich pobudzających mikcję, jest na pewno zdrowe i korzystniejsze z punktu widzenia częstości objawów. Więc jednoznacznie mogę stwierdzić, ale nie odpowiem na pewno, że każdy pacjent, który ma tego typu skażenie, nie powinien pić kawy, no bo dla wielu kawa jest codziennym rytuałem i musimy pamiętać o tym, że w naszym leczeniu nie możemy leczyć w ten sposób, aby odebrać pacjentowi całą radość życia. Tylko wyleczyć schorzenie po prostu. A wyleczyć po prostu schorzenie, nie patrząc całościowo na pacjenta. Bardzo ważne jest, aby pacjentowi nie zaszkodzić albo nie popsuć tak codziennej radości, po prostu lecząc jedno drobne schorzenie, które dla niego może nie jest tak bardzo istotne. Więc chyba ta kawa nie jest taka zła. Panie doktorze, proszę powiedzieć, co pan czuje, gdy ogląda pan w telewizji na przykład reklamy, no, piękną, młodą jeszcze kobietę, która reklamuje właśnie albo wkładki, albo bieliznę taką specjalną, chłonną i mówi, że to zmieniło jej życie, bo ona w związku z tym może właśnie spotykać się ze znajomymi, iść tańczyć, jeździć na rowerze, biegać i to rozwiązało jej problem z nietrzymaniem moczu. To mi pokazuje, ja w ogóle bardzo cieszę się, że są te reklamy, pozornie oczywiście, bo to pokazuje, jak olbrzymi jest problem i jak słabo jest rozwiązany. To znaczy, że firmy, które produkują takie produkty, majtki czy podpaski, znalazły nisze wśród pacjentów, którzy mają olbrzymią potrzebę bycia wyleczanym, a na rynku, gdzie jest tak mało oferowanych usług, czyli dostępność i świadczeń, aby właśnie ten problem rozwiązać. Bo to tylko i wyłącznie oznacza, że powiedzmy w grupie 1000 osób, 1000 kobiet, 900, które ma na przykład schorzenie tego typu, 700 sięgnie po wkładkę, a 100 tylko po leczenie albo konsultację ze specjalistą. Bo jest niska świadomość, ponieważ jest ten problem niezwykle wstydliwy, niezwykle krępujący, trudno o nim rozmawiać, a jest to po prostu najzwyklejsze w świecie schorzenie. Jest to normalna choroba, o którym można mówić jak o wadzie wzroku, jak o wadzie serca, jak o uszkodzonym kolanie, bądź też o problemach żołądkowych. Po prostu zachęcam wszystkich do tego, aby po prostu odważniej rozmawiali z pacjentami o tych schorzeniach, bo to naprawdę można wyleczyć. A proszę powiedzieć, czy farmakologicznie też można leczyć? Są leki, które pomagają ograniczyć może schorzenie? Oj tak, są świetne leki w chwili obecnej. Są, nie chcę absolutnie reklamować, ale są teraz nowoczesne produkty, nowoczesne leki zupełnie nowego wychwytu receptorowego, które zostały bardzo niedawno stworzone i stosowane właśnie w przypadku pęcherza nadreaktywnego, czyli pęcherza neurogennego, czyli tego częstego chodzenia do toalety, parć naglących, częstego wstawania w nocy.
świetnie sobie radzą właśnie tym schorzeniem, a to jest, wystarczy brać jedną tabletkę codziennie, co drugi dzień. Ale bardziej przy tym niż przy wysiłkowym one są skuteczne. Czyli przy wysiłkowym bardziej powinniśmy się skłaniać ku jednak zabiegowi. Przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu doszło do uszkodzenia pewnych elementów, które trzeba naprawić. A najlepiej naprawia się je po prostu mechanicznie, czyli coś z tym robiąc. Czyli albo operacja, bądź też taśma, bądź też leczenie laserowe, które ja rekomenduję wszystkim młodym, ale nie tylko, bo mam bardzo wiele kobiet, które są w wieku 60, 70, 80 lat, zostaje zdyskwalifikowane na przykład z leczenia taśmowego, z wszczepienia taśmy ze względu na obciążenia kardiologiczne, a stały się moimi pacjentkami, bo to jest dla nich jedyne wyjście. A tak średnio ile kosztuje taki zabieg? Ja nie mówię u pana, ale w ogóle. Jaki to jest koszt tego zabiegu? Koszty tych zabiegów są uzależnione od technologii tak naprawdę, bo są na rynku dostępne lasery, które zostały gdzieś zakupione w, trudno mi to oceniać gdzie, ale o troszeczkę słabszej mocy. Więc w Chinach czy w Azji. No dużo kupujemy rzeczy teraz w Azji, to są bardzo dobre produkty. Także nie chciałbym absolutnie w ten sposób dyskredytować, bo wiele dobrych jest produktów właśnie stamtąd. Ale są lasery o dużo słabszej mocy i faktycznie wtedy te zabiegi są troszeczkę tańsze, ale wymagają od tego, od pacjenta, aby ten pacjent był dużo częściej w gabinecie, czyli tych zabiegów wykonał na przykład 4, 6, 8, aby osiągnąć tą samą skuteczność przy zastosowaniu lasera o bardzo dużej energii, bardzo silnej fokusacji na daną okolicę i wtedy taki zabieg wystarcza jeden. Co więcej, terapia, która została opracowana również, nie chwaląc się przy moim udziale, bo ja współtworzyłem protokoły leczenia właśnie na takiej izraelskiej firmie, która tworzyła taki laser, który jest no, jednym w mojej ocenie z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o leczenie nietrzymania moczu, bo o wysokiej energii i mocy, to ta terapia jest zaplanowana na 3 zabiegi laserowe w odstępach 3-miesięcznych. Natomiast ja mam obserwacje takie, jeżeli pacjentka jest dobrze zakwalifikowana, to po pierwszym zabiegu laserowym już jest pełne wyleczenie. Dlatego wspominam o tych 15 minutach, bo właśnie jeden zabieg trwa 15 minut. No, o te ceny pytają panie. Jeśli chodzi o ceny, to jest bardzo zróżnicowane, tak jak wcześniej mówiłem. To od do, powiedzmy, tak, od do. Kwota jest różna, bo jest nawet od 500 zł, czy od 400 zł do 1000, 1500. Zależy oczywiście od tego, co przy okazji jest proponowane. Także nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na rynku usług medycznych, jak dane ośrodki wyceniają takie usługi. Panie doktorze, a co radzi pan pacjentkom, które przyznają się do takich no, absolutnie rzadkich sytuacji? Na przykład, nie wiem, no, przy silnym przeziębieniu, 3., 4., 5. dzień kaszlu i wtedy zdarza się takie lekkie popuszczanie moczu. Natomiast gdy przestajemy kaszleć, przez ten problem znika i go nie mamy. Czy tu już jest powód do nie wiem, jakiejś nerwowej sytuacji, do diagnostyki, czy nie powinniśmy się tym jakoś specjalnie przejmować? Jeżeli zdarza się utrata moczu niekontrolowalna w sytuacjach nadmiernego wysiłku, kaszlu, kichania w trakcie na przykład przeziębienia, czyli bardzo rzadko, sporadycznie, to zawsze zadaję pacjentowi pytanie, czy taka pani, taka kobieta chce ten problem wyleczyć, czy chce się go pozbyć. Jeśli jest to rzecz, która jej nie przeszkadza, no to mówię, ok, poczekajmy jeszcze troszkę, jednocześnie informując, że jestem przekonany, że ten problem będzie się nasilał. No właśnie o to chciałam zapytać. Czy jeśli to jest pierwszy sygnał, to znaczy, że to pójdzie w tym kierunku? Tak. Wiele wskazuje na to, że u kobiet, u których są pierwsze symptomy i u wielu kobiet tak się to po prostu zaczynało, bo żadna z kobiet z dnia na dzień nie obudziła się z mocno nasilonymi objawami wysiłkowego nietrzymania moczu. To się zaczynało zawsze od bardzo niewielkich objawów i przez lata ta choroba po prostu postępuje. Natomiast leczenie we wczesnych okresach pozwala w 100% cofnąć objawy i utrzymać je na tym poziomie. To znaczy choroba pozostaje, ponieważ wysiłkowe nietrzymanie moczu nie jest chorobą, którą my wyleczymy. My jesteśmy tylko i wyłącznie w stanie cofnąć objawy tej choroby. To jest podobnie jak z nadciśnieniem. My nie leczymy nadciśnienia. My tylko i wyłącznie obniżamy to ciśnienie, ale patomechanizm powodujący nadciśnienie tętnicze po odstawieniu leków dalej jest.
Podobnie tutaj uszkodzenie tych włókien pozostaje, my tylko i wyłącznie tym leczeniem, w jaki sposób korygując te uszkodzenia, minimalizując negatywny wpływ różnych sytuacji, czy porodu, czy aktywności fizycznej, my cofamy objawy, ale nie utrzymując odpowiedniej fizjoterapii, wykonując dalej aktywności bardzo obciążające tłocznię brzuszną, my możemy spowodować, że te objawy wrócą. Panie doktorze, czy możemy, ponieważ jest to tak wstydliwe jednak i trudne dla kobiet przyznanie się do tego schorzenia, czy możemy zaapelować jednak do lekarzy, żeby oni pytali kobiety, bo ja nie wiem, czy państwo, czy u ginekologa słyszycie takie pytania, prawda? Mi się wydaje, że bardzo rzadko ginekolog pyta o mocz. To jest raczej chyba nigdy, tak mi się wydaje. Pan akurat się specjalizuje w leczeniu nietrzymania moczu, pan pyta wszystkie panie, ale no może zaapelujmy do kolegów żeby i koleżanek, żeby zadawali to pytanie pacjentom. Ja myślę, że moi koledzy i koleżanki, szanowni lekarze są na pewno osobami, którzy mają świadomość tego, że te schorzenia faktycznie występują. Myślę, że każdy z nas dość świadomie podchodzi do tego. Ja powiem szczerze, na moim przykładzie ja bardzo niechętnie leczyłem te schorzenia. Bardzo niechętnie. Jeszcze jakiś czas temu nie do końca byłem szczęśliwy, jeśli mogę to tak określić, jeśli pojawiał się pacjent właśnie z tego typu schorzeniami, bo ja nie wiedziałem, co ja mam z nim zrobić. Jak była młoda dziewczyna, I przyszła właśnie z tym schorzeniem, to ja tak naprawdę nie wiedziałem, czy ja mam jej zaproponować operację, ale to jest młoda dziewczyna, czy ja na pewno mam już jej to zaproponować, a jeżeli nie, czy ja mam jej powiedzieć, że ona po prostu chodziła do fizjoterapii, do terapeuty, który prawdopodobnie jej pomoże, ale czy cofnie objawy tej choroby całkowicie, nie jestem przekonany i może nie do końca po prostu potrafię sobie z tym poradzić. W chwili obecnej dzięki temu, że jakby pojawiły się tak wspaniałe techniki leczenia, wręcz odwrotnie uwielbiam takich pacjentów, bo wiem o tym, że znam sposoby leczenia i wiem w jaki sposób można im pomóc i kiedy można kwalifikować do leczenia laserowego, a kiedy to leczenie jest już nieskuteczne, kiedy należy to taką pacjentkę skierować do leczenia operacyjnego. Po prostu łatwiej jest mi się posługiwać teraz różnymi sposobami leczenia i technikami leczenia, bo mam narzędzia. I tym narzędziem są leczenie laserowe, tym narzędziem nie tylko jest laser, ale również są terapie z wysokofokusowalnymi ultradźwiękami, są to terapie z falami radiofrekwencyjnymi, także tych technologii jest przeolbrzymia masa, a do tego doszły nowe leki, które stosowane są w pęcherzu nadreaktywnym, które nie powodują bardzo częstej przykrej dolegliwości, jaką jest suchość jamy ustnej. To jest bardzo charakterystyczne w pewnej grupie leków, która jest bardzo popularna i często stosowana. U kobiet z pęcherzem nadreaktywnym często zdarza się suchość jamy ustnej i bardzo często muszą po prostu popijać łyk za łyczkiem wody. I to zaklęte koło się pojawia. No tak, ale jak gdyby nie da się tego objawu załagodzić pijąc permanentnie wodę, bo te leki właśnie w ten sposób działają, dając taki skutek uboczny. Nowa grupa leków działająca na zupełnie inny receptor powoduje, że te leki tego objawu, tej przykrej dolegliwości nie powodują i pacjenci po prostu żyją łatwiej. A czy po takim zabiegu, nie wiem, laserowym można zajść jeszcze w ciążę? No bo jeżeli jest młoda kobieta, no potem wraca to nietrzymanie, ale jak rozumiem, nie jest to przeciwwskazanie do zajścia w ciążę. Absolutnie nie, ponieważ laser to nie jest maszyna, która wypala gigantyczną dziurę w środku. To jest laser, który tylko i wyłącznie podgrzewa tkanki, on niczego nie uszkadza, nie powoduje bliznowacenia. Kobieta po takim zabiegu, po 4 tygodniach, kiedy my się widzimy, w środku wygląda identycznie, jeśli można to tak określić, czyli śluzówka pochwy jest kompletnie niezmieniona, poza tym, że troszkę korzystniej pracuje i fizjologia przywraca często u kobiet pomenopauzalnych, u których zdarza się atrofia, suchość pochwy. Czyli seks jest na przykład przyjemniejszy. Bardzo często to słyszę. Bardzo często to słyszę. Tak, kiedy młode kobiety przychodzą właśnie po takim zabiegu, mówi: panie doktorze, ale pan mi nie powiedział jednej rzeczy. Ja mówię: co? Słucham. A pacjentka mówi: panie doktorze, ale teraz jest tak przyjemniej, ja lepiej męża czuję. Ja mówię: proszę panią, to wszystko w gratisie. Także faktycznie poza tym terapeutycznym efektem bardzo często dochodzi do zawężania światła pochwy, a co przekłada się na gratisową przyjemność. Na gratisową przyjemność, tak.
Panie doktorze, na koniec jeszcze wróćmy na sekundę do profilaktyki. No bo tak, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, bo na przykład na wagę i wielkość dziecka, noworodka nie, ale jeszcze raz, co kobiety od młodego wieku powinny robić, żeby opóźnić w miarę możliwości występowanie nietrzymania moczu? No, to pytanie jest bardzo trudnym pytaniem i chyba nie znajdę tutaj recepty na to, aby globalnie wyleczyć kobiety już od młodego wieku z wysiłkowego nietrzymania moczu w przyszłości. Na pewno unikanie dążenia do nadmiernej wagi ciała jest bardzo korzystne. Zainteresowanie bardzo trudnymi dyscyplinami sportu, jakim jest na przykład maraton, bądź też wszelkie ćwiczenia, które mocno obciążają tłocznię brzuszną, to na pewno są rzeczy niekorzystne. A później... A dźwiganie siatek z zakupami dla całej rodziny? Nie wolno. Nie wolno. Zgrzewki wody mineralnej? Wszystko na męża trzeba przerzucić. Zwłaszcza, że ma długą cewkę moczową. Tak, oczywiście. Wszystko na męża trzeba przerzucić. Absolutnie. Ja jestem jak najbardziej za i każdej pacjentce mówię, że po to mamy naszych wspaniałych, znaczy kobiety mają swoich mężów, aby po prostu w takich sytuacjach ich codziennie wyręczały. Papierosy, alkohol? No to są czynniki bardzo niekorzystne i tak jak mówiłem na początku, palenie papierosów działa niekorzystnie, bo przede wszystkim uszkadza włókna elastynowe i kolagenowe, które są w naszym ciele. Dlatego nasza na przykład skóra twarzy dużo szybciej się starzeje, jeżeli palimy papierosy. Podobnie jest w tkance, która buduje więzadła, układ wieszadłowy. Tutaj też wpływ tytoniu i wszystkich substancji niekorzystnych działają bardzo negatywnie właśnie na tego typu skorzenia i na pewno jest to czynnik silnie negatywnie modulujący właśnie tego typu schorzenie. Pora na pytania. Bardzo jestem ciekawa, czy Państwo o coś decydują się chcą zapytać. Jest odważny mężczyzna, bardzo proszę. W zasadzie powinien zostawić pierwszeństwo kobietom, bo tutaj 99% było o kobietach, ale ja jestem tak świeżym pacjentem po przebytym zabiegu usunięcia prostaty, które miało miejsce 4 kwietnia. 15 miałem wyjęty cewnik i od tego czasu, czyli ponad półtora miesiąca, no, ja oddaję mocz tylko i wyłącznie, panie doktorze, w jednych sytuacjach, a mianowicie, ponieważ dodatkowo, nie wiem, to jest chyba niepokojący objaw, do dzisiaj mam bóle członka i w związku z tym prowadzę taki leżący tryb życia, bo mi to ułatwia i pozwala zapomnieć o tym bólu, że mocz oddaję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wstaję z łóżka. Może to być po pół godzinie, no oczywiście ilość tego moczu jest powiedzmy 10-20 gram, ale przy wstawaniu z łóżka następuje tak ogromne parcie, tak ogromne ciśnienie, że ja cały czas mam na wyciągnięcie ręki słoik i częstokroć, powiedzmy w jednym i trzecim przypadków, no nie zdążę do tego słoika i no pokój robi się wiadomo jaki, ciągle sprzątanie i tak dalej. A odwrotnie, czyli no po tych 2 miesiącach od operacji, bo to już minęło, no wiadomo, że jakiś tam tryb życia czynny też prowadzę ze względu przede wszystkim na psa, z którym wychodzę i tak dalej. No i na przykład jeśli jestem poza łóżkiem na przykład 3 do 4 godzin, nie zdarzyło się do dzisiaj, żebym ja w takiej sytuacji mógł wejść do łazienki i oddać chociażby krople moczu. I że tak powiem, ja tego nie rozumiem i zaczynam eksperymentować. To znaczy po tych 3 godzinach kładę się na łóżko i po pół godzinie wstaję. Oczywiście ciśnienie jest ogromne, no ale dalej jest tylko te powiedzmy 5 mm czy 10 mm. I moje jest pytanie,
co się działo przez te 3 godziny aktywnego życia. Czyli tego, ten mocz się nie zbierał w pęcherzu, on się zbiera tylko jak leżę. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. No ja zdaję sobie sprawę, że no, ta przypadłość po tej operacji, po tym zabiegu, o którym powiedziałem, jest, że tak powiem, normalną, tak? Ale z różnym natężeniem ona przebiega. Mam kolegów, którzy to mieli, usunięcie tej prostaty, gdzie nie było w ogóle tego powodu, a tych okoliczności, a inni zaś mieli w dużo mniejszym natężeniu. I boję się, że to jest taka jakaś przypadłość nietypowa. I biorąc pod uwagę literaturę, że po roku od operacji, o której powiedziałem, około 5% pacjentów no niestety dalej ma te problemy, czy czasem mi to nie grozi. Ja nie wiem, jaką ma pan praktykę, jeśli chodzi o te dolegliwości u mężczyzn. W związku z tym no chciałbym jakieś krótkie ustosunkowanie się tej, w stosunku do tej przypadłości, o której postarałem się w miarę szczegółowo opowiedzieć panu. Dziękuję bardzo. Pan doktor jest ginekologiem, więc tak, to... Ale pewnie, może spróbujmy. Pewnie jakoś pan... Jestem ginekologiem w naszym ośrodku, które mam przyjemność prowadzić. Mamy również świetnych urologów, którym oddaję możliwość konsultacji właśnie takich pacjentów. Staram się... No, trudno mnie jest jak gdyby posiadać wiedzę urologiczną, nie mając tej specjalności. Ja jestem ginekologiem położnikiem i moje kształcenie 6-letnie było głównie sfokusowane na kobietach, więc moja wiedza jest jakaś, natomiast nie jest tak wysoko specjalistyczna jak moich wspaniałych kolegów urologów. Także myślę, że to pytanie warto zadać im, bo oni z pewnością panu odpowiedzą bardziej profesjonalnie i rzeczowo. Tak, mamy również urologów, którzy w tej kwestii się specjalizują i specjalizują się również właśnie z problemami po zabiegu prostatektomii, usunięcia prostaty, więc jak najbardziej, jeśli ma pan taką potrzebę, chętnie pomożemy i proszę uprzejmie. Czy ktoś, jakieś pytanie do pana doktora? Tak sobie myślałam. Jedna. No, nie da się pozbyć. Nie da się pozbyć. Już, podejdę. Ja mam 92 lata skończone i wciąż w nocy muszę wstać 2-3 razy, ale kładę się i śpię dalej. To może dobrze jest. No. No, w takich przypadkach jest bardzo proste leczenie, nawet jak się ma 92 lata, bo jest pani w pięknym wieku i tutaj w żaden sposób nie zamyka się możliwość terapii. Myślę, że jeżeli zgłosi się pani do swojego lekarza i zaproponuje leczenie takim preparatem jak Mirabegron, to nie jest nazwa handlowa, to jest jedynie substancja czynna. Nazywa się to Mirabegron, jest to doskonały lek, który może być stosowany również u kobiet, mężczyzn, którzy mają jakiegokolwiek sposób obciążenia. Oczywiście tutaj pod bardzo wnikliwym okiem i internisty, czy kardiologa w przypadku schorzeń kardiologicznych trzeba ten lek wprowadzać, ale można, bo ja to robię i również kobiety w pani wieku, bądź też nawet starsze zdarzają się, które korzystają z tego typu terapii i to jest bardzo skuteczne. Panie doktorze, czyli zdecydowanie nie poddawać się i nie wmawiać sobie, że to jest związane z wiekiem, że tak musi być, że do tego się musimy przyzwyczaić. Bo niestety panie często tak myślą, no ja już jestem po 60 czy po 70, to jest naturalne, to jest normalne. I te reklamy wtedy, wkładki i tak dalej. Tak. Drogie panie, nie, absolutnie nie wolno się poddawać. Macie piękny wiek. Moja babcia ma 87 lat i ma... Oba kolana sztuczne, obie soczewki w oczach sztuczne, ma sztuczne biodro. Wszystko było zrobione po 80 roku życia. Także teraz śmiga, biega, jeździ na różnego rodzaju wycieczki ze swoimi koleżankami. Także warto, bo teraz medycyna nie zamyka się na ludzi, którzy mają 80+. Więc się otwiera, prawda? Więc się otwiera i my chętnie pomagamy takim pacjentom, bo warto, bo każdy z nas jest cudownym człowiekiem i warto dbać o zdrowie niezależnie od wieku. Jeszcze jakieś pytania państwo mają? No tak, no ale...
Tak, te schorzenia się nazywają uroginekologia, tak się to nazywa, jeżeli chodzi o właśnie kobiece problemy z układem moczowym, nazywa się to działka uroginekologia, tak to zostało określone, dlatego moja część ginekologiczna, państwa urologiczna, więc troszeczkę mówimy właśnie o tego typu schorzeniach. Ja myślę, że pytań nie ma głównie dlatego, że pan doktor dzisiaj bardzo szczegółowo odpowiedział na wszystkie nasze pytania i rozwiał wszelkie wątpliwości. Bez żadnego wstydu mówiliśmy o tym schorzeniu. Da się? No, da się. Da się. Jeszcze? Jeszcze w ogóle nie byłam tak konkretnie. Chciałabym jakiś adres dobry. Do urologa? Może do ginekologa? Myślę, że już w kuluarach będziemy rozmawiać. Tak, to za chwileczkę, będzie można. Ale jest kilka świetnych ośrodków na Śląsku, które na pewno urologicznie państwu pomogą. Jeśli mają państwo taką pomoc, potrzebę, to ja oczywiście podpowiem kilka adresów na Śląsku, które są świetnymi ośrodkami urologicznymi. Bardzo dziękujemy. To były ostatnie przedwakacyjne 264 spotkania medyczne imienia Krystyny Bochenek. Ich gościem był ginekolog dr Dawid Serafin. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za całą wiedzę. Trzymamy kciuki również za to i mam nadzieję, że i publikacje w Dzienniku Zachodnim i audycje Radia Katowice sprawią, że przestanie to być tak bardzo wstydliwy problem. Zapraszamy państwa we wrześniu, po wakacjach kłaniamy się nisko. Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego i Anna Sojka, Radio Katowice. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.